Dobry? Dzień dobry. Głośniej. Dzień dobry. Nie naładowałeś mikrofonu? Kurde. Zaraz podepnę. Witamy na kanale Gorilla Project Car. Jestem Kamil. A ja Piotrek. A dzisiaj będziemy... No, tu chyba trzeba posprzątać. Sprzątać. I założymy głowicę do... Kłócimy się jeszcze, kto ją założy. Bo ja chcę zarobić pieniądze, a Piotrek chce nie wydawać pieniędzy. A ja chcę zaoszczędzić i chcę zrobić coś sam. No. Cały... Drugi silnik co zacznie składać. Dobrze. Gaźnik napraw. A ja zepsułem gaźnik? Ale nie policzyłem za to. No wiem. Za darmo go zepsułem. Ale promocja. Piotrek chodzi po warsztacie i patrzy, czym tu otworzyć piwo. Nie było sugestii w ostatnim odcinku, w komentarzach, czym mam dzisiaj to zrobić. Ale będę musiał to przygłosić. Muszę iść naładować te mikrofony. Nie było w ostatnim odcinku sugestii, czym Piotrek ma otworzyć, ale ja mam pomysł. Może nie będzie to maska, którą Piotrek nie otworzył, ale błotnik od Astry. Seriously? Szkoda, że nie jesteś bliżej i nie... Bo jego mina była genialna. No weź otwórz, patrz. Prawie w ogóle rdzenie, chyba że chcesz kupić. Przecież to nawet... Tanio sprzedam. 300. No. No ale to jest od Astry H, to wiesz jaki to jest samochód? Ludzie się zabijają o takie auto. No, zwłaszcza jak pod nie wpadną. Ale to są... Ale jak siedzisz w środku, to nic ci się nie dzieje. Jedno możesz jedynie otworzyć podskoczysz. Błotnikiem. A drugie możesz otworzyć... Takim nie. A drugie możesz otworzyć zegarkiem. Bo ostatnio powiedziałeś, że otworzysz zegarkiem. Tak, tak powiedziałem. No. Rękawiczki do otwarcia piwa. Ostatnio byłem na to, takim... To brudne może być moje. Żeby nie było, że się błotnik uszkodzi. Panie, błotnik od Astry by się miał uszkodzić. No i widzisz? Widzisz? Proszę. Dziękuję. A może teraz lakierowany błotnikiem nie. Od Astry? Zero. Czekaj, wyostrz się. Zero, zero. Zero, zero. No i co? No a teraz trudniejsze zegarkiem. No. Zegarkiem? Fajnie. Ten błotnik to całkiem fajny otwieracz. Co nie? Dobra, gdzie są te zegarki? Jest taki bajzel. Jak to w porządnych samochodach, nawet rysy nie widać. Dobrze, że się nie wyostrzy, bo ludzie... O, czekaj, to bliżej. Kurde, co jest z tym? Nie no, zegarem. Da się. Ja na pewno, że się da, na pewno się da. Tylko po co? No żeby... Bo powiedziałeś. Ale nikt nie skomentował, więc... Znowu... Teraz ci smutno. Tak. Liczyłem na komentarze, dużo lajków. Nawet jak się tak oblałem, to nikt, nic. Jak w tym filmie o tej muszę, co tak latała i przeleciała nad palnikiem i padła i... Jak się podoba, to wszyscy brawo, a tylko człowiek coś nie wyjdzie, to żaden nic nie powiedział. Żaden. Tak było. Gdy się męczył zegarami, jak tutaj taki błotnik pod ręką. Sprzątamy.
tutaj chemiku młody. Ja bym kręcił tak. Nowe śruby. Pewnie stare śruby dawać. Te koła tutaj są właśnie. No ale jest to chyba nie damy tej. Proszę? O, tu masz stare uszczelniacze, jakbyś potrzebował. Nie, nie chcę. Na pewno? To jest od głowicy tutaj. No to wiem. No. To jest umyta w porównaniu do innych, które do niego trafiają, ale umyłeś ją ty. Potrzebna. Możesz mu założyć moją stałą. Masz tą starą blachę? To dociśnienie tu. No ale tutaj olej będzie wyciekać. Tak, ale jeszcze jedno, przecież trzeba to ustawić. Zapomniałem. Nie, zapnę, już będzie dobrze. Mówię, że coś będzie dzwonić. Przecież niemożliwe, żebyśmy źle skręcili, na, nie patrząc w ogóle, co gdzie ma być.
Czyli to z tym musi się zgrywać. Ale... Dobra, no to tak, silnik prawie, że... Prawie, ale... Do odpalenia. Ale zobaczcie. Ja to nie podniesiesz. Nie będę podnosił, ale w ogóle jest poza kadrem, tak sposób. No ale my jesteśmy w kadrze. Silnik jest, głowica założona, wałek założony, ustawiony. Patrzcie, jaka nowoczesna autodata tutaj. W ogóle to jest książka. To jest tablet. Tak, to jest książka, której używał mój wujek, jak jeszcze pracował jako mechanik i to on zgodnie z tym wszystko ustawiał, więc raczej wiarygodne źródło. Zresztą no to naprawdę jest Autodata, to nie robię sobie jaj. Autodata. 2003. Edycja 2003 i dla silników od 91 do 2003 roku, natomiast są tu silniki starsze. Znalazłeś tam naszego CK. Znalazłem CK, znalazłem swojego ABF-a, znalazłem ten silnik. Nie jest taki stary jak mój CK. 93, ale ten sam sposób jest z tym. Jak jest ABF, to jest to samo z KR-em, który jest starszy, z PL-em, który też jest starszy. Dobra, no to tak trochę... Rozwinam się niepotrzebnie. W każdym razie, mamy ustawiony rozrząd, trzeba go jeszcze tylko dokręcić. Bo zabrakło jednego narzędzia. Zgodnie z instrukcją w książce o golfie typowo. Profesora Ertzholda. Z której naprawdę nie miałem pojęcia, jak złożyć ten rozrząd. Jak można napisać, zwróć uwagę, jak jest coś ustawione, zamiast powiedzieć komuś, ma być ustawione tak. A co ciekawe, w tej książce nie ma w ogóle słowa o bloku. Nic. Jest głowica, jest, ale blok? Jaki blok? Nie ma. Nie istnieje taka część. Zawory, jakbyś sobie chciał sam przeserwisować zawory, to je sobie pilniczkiem docieraj pod kąt 30 stopni, nie mniej, nie więcej, ale bloku to nie dotykaj w ogóle. No tak. Dziwne. No trochę jak z tym świętym granatem ręcznym w Monty Pythonie. Myślałem, że w Wormsach. Nie. No podejrzewam, że w Wormsach to wzorowali się na tym. Liczba ta musi być 3. Nie może to być liczba 2 i nie może to być liczba 4. Nie, tam musisz, po prostu rzucałeś granat, on robił aleluja. A w Monty Pythonie musiałeś doliczyć do 3 i rzucić. Okay. Mamy postępy. I? Nieładnie będzie wyglądało to cięcie. Zostaw już tak, jak jest. No. Nie, to już wycięte jest. Teraz się ludzie zastanawiają, jakie cięcie. A to chociaż mogliśmy zrobić taki przedmiot. Dobra, dziękujemy bardzo za oglądanie. Zapraszamy. Zachęcamy do subskrypcji. I lajkowania. Tam jest też taki dzwoneczek jeszcze, jakbyście mogli. To... No i komentowania. Czym otwierać piwo? Jak bardzo... Jak dzisiaj było botnikiem. Tak, jak bardzo nieprofesjonalnie robimy rzeczy. Napiszcie cokolwiek, napiszcie coś. Nie wiem, pośmiejcie się z nas, pogratulujcie nam osiągnięcia. Wyzwajcie, no cokolwiek. Cokolwiek, no. Byle się szerzyło nasze bardzo profesjonalne... Ale w tle widzieli dzisiaj Astrę, to będzie dużo wyświetleń. Wiesz co, myślę, że więcej wyświetleń by było, gdyby jakiś kot przebiegł. Więcej wyświetleń by było, jakby ta Astra się w końcu w jakiś sposób zmieniła. Wyjechała stąd i już tu nie wracała. Bo by jeździła i była wspaniała. Tak, i zrobiła miejsce dla innych tajnych projektów. Wspaniałych. No, o. Nie no, myślę, że następne projekty już nie będą tak tajne jak ten, co zniknął już i go nie ma. Jaki projekt? No taki czerwony tam. Pan a ten? Chyba. A to? Nie, myślę, że mówisz o jakimś innym projekcie, ten tajny. Nie, nie. No to... Bo to jakieś pytanie padło, że tu jakiś błotnik był ostatnio? Nie widziałem żadnego błotnika. Ale jakiegoś Japończyka czy Forda? Nie, nie kojarzę. Japończyk? Nie, ja wiem, o który błotnik wam chodziło. Nie, to nie chodziło o to. Nie, to jedyny błotnik jaki był... Ale to ja niby gadam za dużo i ja robię monologi i słowotoki i różne jedyny inne. Błotnik jaki tu był ostatnio, to był ten. Naprawdę. Golf 2. Tak. Ale może pasować też do Jetty. Dobra, bo
gadamy głupoty. Zanim Piotrek wróci, to dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym i możesz pacnąć. Cześć. Cześć. Pacnąć. Okej. Okay. Tak jak zrobisz pyk, to ja wtedy mam na to pyknięcie. Wyłączam.